Cześć Karpiowy Świry, lecimy z kolejnym tutorialem z serii Edges. Tym razem chciałbym Wam pokazać, jak przygotować przypon typu Blowback Rig. Jest to bardzo popularny przypon wśród wędkarzy w całej Europie. Również ja bardzo często go używam. Jest to doskonały zestaw, który jest chwytny, bardzo wytrzymały i doskonale trzyma rybę podczas holu. Dodatkowym atutem tego przyponu jest to, że możemy go wykorzystać do przynęt typu wafters, bałwanków, jak i klasycznych przynęt tonących. Także jest on bardzo uniwersalny i prosty w wykonaniu. Do wykonania tego przyponu będziesz potrzebował anti-tangled sleeve, plecionkę Camotex semi-stiff, haczyk curve short, rurkę termokurczliwą, nożyczki i multitool, metalowy pierścień rig rings, igłę, przynęty typu wafters lub tonącą oraz stopper. Teraz bierzemy plecionkę Camotex semi-stiff i obcinamy około 30 cm odcinek. Teraz przy użyciu multitool zdejmujemy około 10 cm otuliny. Na końcu miękkiej plecionki zawiązujemy niewielką pętelkę, która będzie służyła do przymocowania naszej przynęty. Nożyczkami obetnij zbędny odcinek. Teraz bierzemy metalowy pierścień, przekładamy przez niego naszą plecionkę i dowiązujemy ten pierścień tak, aby uzyskać odpowiednią długość włosa dostosowaną do naszej przynęty. Teraz przy użyciu igły zakładamy naszą przynętę na włos. Jeżeli długość włosa jest odpowiednia, a kółeczko nie wadzi o przynętę, zakładamy stopper. Bierzemy haczyk Curve Short, przekładamy przez niego pleciołkę od zewnętrznej do wewnętrznej części haczyka, a na haczyk zakładamy kółeczko. Teraz przy użyciu klasycznego węzła bez węzła zawiązujemy haczyk. I znów od zewnętrznej do wewnętrznej części przekładamy plecionkę. Teraz bierzemy rurkę termokurczliwą i obcinamy odcinek około 1 cm. I nakładamy na oczko haczyka. Teraz bierzemy anti-tangle sleeve i analogicznie zakładamy na nasz przypon. Pamiętajcie, aby plecionkę zacząć przekładać od tej węższej części. Na końcu naszego przyponu zawiązujemy pętelkę. Ja sugeruję użyć tutaj klasycznej ósemki. Nożyczkami obcinamy zbędny odcinek i gotowe. Przy użyciu pary pozycjonujemy sobie naszą rurkę termokurczliwą, tak aby uzyskać lepszy efekt zacięcia. I gotowe, tak oto prezentuje się nasz przypon typu Blowback Rig. Jest to mój ulubiony przypon i mam nadzieję, że zachęciłem Cię do przetestowania go w najbliższym czasie. Jest on naprawdę bardzo skuteczny. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, będę Ci bardzo za to wdzięczny, a ja będę częściej wrzucał tego typu treści na nasz kanał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.